Znamy rozstrzygnięcia w orlikowej ekstralidze. Przed ostatnią zaległą piątą kolejką pewne było, że na pierwszym miejscu rozgrywki zakończy Westowia. Również Małopolska Telewizja IMAW mogła ze spokojem podejść do ostatniego spotkania, ponieważ wcześniej nasza drużyna zapewniła sobie drugą pozycję. Walka o trzecie miejsce toczyła się pomiędzy Czerwoną Zvezda i kadrą Tarnowa do lat 18. W pierwszym meczu Skamer przegrał 5-0 z drużyną Fale Loki Koki. Westowia zremisowała 3-3 z kadrą Tarnowa do lat 18, a IMAW zwyciężył w meczu z Diabłami Tasmańskimi 2-0. W ostatnim spotkaniu Markoli z Czerwoną Zvezda padł remis 3-3. Ostatecznie lepszy bilans bramkowy miała kadra Tarnowa do lat 18 i to oni stanęli na najniższym stopniu podium. Na szerszą relację zapraszamy już dziś o 20:15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska.